Witam w Przepisie na ogród. Ja nazywam się Kasia i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak przygotować trawnik i igraki do zimy. Po intensywnym sezonie wegetacyjnym nasze trawniki wymagają regeneracji przed zimą. Od połowy sierpnia kończymy stosowanie nawozów azotowych, natomiast stosujemy nawozy o zwiększonej zawartości wapnia i potasu. Oba te pierwiastki wpływają korzystnie na krzewienie i rozwój systemu korzeniowego trawników, dzięki czemu trawnik lepiej przezimuje i na wiosnę będziemy mogli cieszyć się znowu piękną, zieloną trawą. Po wykonaniu nawożenia nawozem granulowanym trawnik należy obficie podlać, żeby substancje nawozowe były dostępne dla roślin. Do jesiennego nawożenia wybieramy nawozy specjalnie do tego przeznaczone. Nawożenie rozpoczynamy w połowie sierpnia i powtarzamy je co 30 dni. Okres jesienno-zimowy to czas, w którym rolę pierwszoplanową w ogrodach odgrywają rośliny iglaste. Dlatego trzeba zadbać o odpowiednie nawożenie, żeby zapewnić im właściwe warunki rozwoju. Nawożąc rośliny iglaste, stosujemy jedną garść nawozu na metr kwadratowy. Nawóz rozprowadzamy w zasięgu korony iglaka, ponieważ tam znajduje się najwięcej drobnych korzeni. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że nawożenie jest podstawą dbania o ogród. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i subskrypcji naszego kanału na YouTube.